Fascynacja sztuką Dalekiego Wschodu sięga w Pałacu Wilanowskim już jego pierwszego właściciela, króla Jana III Sobieskiego. Urządził on cały pokój w guście chińskim, o czym dowiadujemy się z dawnego inwentarza. Również kolejni właściciele i dzierżawcy, jak August II, zbierali, kolekcjonowali przedmioty o proweniencji dalekowschodniej. Kolejną ważną postacią był Stanisław Kostka-Potocki, który jako pierwszy rozwijał nurt świadomego kolekcjonerstwa XIX-wiecznego, czyli kształtował kolekcję powiązaną z miejscem, pałacem w Wilanowie. Zaprojektował tutaj m.in. pokoje chińskie, w których się znajdujemy, dawne pokoje chińskie, czyli trzy połączone filodowo pomieszczenia z alkierzami. Po II wojnie światowej pałac poddano kompleksowemu remontowi i konserwacji. W pokojach chińskich odkryto pod grubą warstwą tynku malowidła barokowe. Poddano je konserwacji i cały wystrój XIX-wieczny trzeba było zdjąć i trafił on na wiele lat do magazynu. W wilanowskim magazynie zbiorów przechowywane są fragmenty dekoracji wnętrz, które zostały urządzone przez Stanisława Kostkę-Potockiego w XIX wieku. Wnętrza inspirowane stylem chińskim. Jeden z paneli poddany został konserwacji. Jego konstrukcja została wzmocniona, powierzchnia oczyszczona. Po precyzyjnych obserwacjach w świetle dziennym i ultrafioletowym udało się skorygować bardzo nieestetycznie przemalowane w czasie dawnych renowacji dekoracje w rozetach i odnaleźć kształt smoka. Równolegle toczyły się prace konserwatorskie przy dwóch figurach chińskich. Ich powierzchnia została zdezynfekowana i oczyszczona z brudu i bardzo pociemniałych warstw werniksu. Miejscami trzeba było robić kompresy rozmiękczające i trudno uwierzyć, jak bardzo zmieniła się kolorystyka obu figur. Kolory stały się świeże, intensywne. We wnętrzu jednej z figur w trakcie prac konserwatorskich odnaleziono fragment papierowej lamówki, która zdobiła kiedyś szatę. Liczne deformacje, zabrudzenia i zniszczenia uniemożliwiały nam dotychczas eksponowanie woreczka i sakiewki. Nici haftu były odspojone, tkaniny jedwabne popękane i poprzecierane. Do wykonania uzupełnień używane były nici jedwabne, odpowiednio ufarbowane na wiele odcieni, tak by dopasować się do nierównomiernie spłowiałych fragmentów. Ze względu na niewielkie rozmiary obiektów i konieczną dużą precyzję podczas zabiegów konserwatorskich, wszelkie prace prowadzone były przy użyciu lupy powiększającej. Poddane konserwacji zabytki uzupełnią wilanowską ekspozycję sztuki Dalekiego Wschodu, nawiązującą do XIX-wiecznego wystroju pokoi chińskich.